Dzień dobry, witamy w dzisiejszym vlogu. Dzień dobry, witamy w naszym papamobilu. Tak, coś tam postukało, ale nieważne. My się nie odzywaliśmy z dobry tydzień, nie nagrywaliśmy, znaczy nie odzywaliśmy, no dla was to nie robi różnicy, ale my nie nagrywaliśmy przez dobry tydzień. Zrobiliśmy sobie taką przerwę po vlogtoberze i jakoś, nie wiem, teraz zaczynamy nagrywać, tak nas naszło, że dzisiaj jest ten dzień, szczególnie, że dzisiaj może będzie fajny dzień, bo... Jedziemy dzisiaj do Szczecina. Teraz jedziemy do Szczecina. Mamy zamiar odebrać co nieco. Może co nieco popatrzeć w sklepach budowlanych. Dawno nie byliśmy w takich profesjonalnych sklepach budowlanych. No i nie wiem co dalej. Może coś więcej zrobimy. Zobaczymy jak z czasem będzie, bo dzisiaj mieliśmy wyjechać wcześniej, ale się nie udało. Po pierwsze mieliśmy dzisiaj wyjechać o 8, a jest 10 i my dopiero jesteśmy w trasie. Więc standardowo te 2 godziny opóźnienia zawsze mamy. Tak, zawsze jest pośnisk 2 godziny. To jest takie typowe u nas. Tak, ale najlepsze jest to, że jakby jesteśmy pewni, że wyjedziemy o 8. Później to się opóźnia o 2 godziny, a my jakby nie jesteśmy zaskoczeni tym opóźnieniem. Ani jakby trochę. Zdajemy sobie sprawę, mimo że... No nie wiem, ciężko mi to wytłumaczyć, ale nie chcemy tego opóźnienia, wmawiamy sobie, że go nie będzie, po czym jest, a my tak, okej. Wiedzieliśmy, że tak będzie. Mieliśmy jechać do Szczecina, o czym wam już mówiliśmy, żeby tak głównie zwiedzić to miasto, zobaczyć je tak na nowo, może poznać się z tym miastem na nowo, ale właśnie jedziemy odebrać mebel, który zamówiliśmy z Ikei, bo w Szczecinie jest punkt odbioru, więc żeby nie jechać specjalnie do Poznania po jeden mebel, no to zamówiliśmy właśnie do Szczecina. No i zobaczymy, czy zdążymy właśnie cokolwiek tam pozwiedzać. Jak nie, no to znajdziemy inny dzień. Więc tak, widzimy się prawdopodobnie już w Szczecinie. Okej, jesteśmy na miejscu. Jechaliśmy bardzo długo. Jakoś tak nas poprowadziła nawigacja, że jechaliśmy przez takie pipidówy dookoła. Tak, zrobiliśmy ogólnie taką przejażdżkę krajoznawczą, której jeszcze wcześniej nie robiliśmy. Wydaje nam się, że kompletnie nie było warto. Nie. No ale dajmy na to, że nawigacja wiedziała co robi, może był jakiś korek po drodze. No i dojechaliśmy teraz do miejsca, gdzie jest odbiór właśnie tych rzeczy. Więc idziemy zobaczyć gdzie i podjedziemy tam autem. Tak. Na szczęście Okcia ma okulary i tam dostrzegła napis IKEA. Ja go też nie widzę, wy też nie widzicie, więc wracamy się tam do auta i podjeżdżamy. A tak w ogóle, to mam nadzieję, że nasza przesyłka jest do odebrania dzisiaj. Z racji takiej, że podczas zamówienia wybraliśmy sobie termin, wybraliśmy sobie na dzisiaj i było tam napisane, że do odbioru dzisiaj, czyli właśnie dzisiaj, między 10 a 20, czyli w godzinach funkcjonowania tego całego punktu. Ale nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia, że jest przesyłka do odebrania, ani mailowo, ani SMS-em, więc mam nadzieję, że nie jechaliśmy tutaj na darmo, naprawdę, ja bo to by było naprawdę niefajne, szczególnie, że zobaczcie jaka tragiczna pogoda jest. Dywan z chmur i cały czas pada. Udało się, mamy naszą komodę. Na szczęście były, właśnie powiedziałeś, że komodę. Zdradziłam coś, no tak. No ale zobaczymy, czy będzie pasować, no znaczy na pewno będzie pasować, ale czy będzie dobrze wyglądać w tym miejscu. Zresztą, będzie. Wszystko w domu. Tak. A do domu mamy jeszcze dobre parę godzin. Skręcimy dzisiaj? Zależy, o której wrócimy. No właśnie. Jeżeli wrócimy o normalnej porze, to moglibyśmy skręcić, jeżeli wrócimy późno, no to nie. No, bo jutro jest stresujący dzień. Ale o tym w następnym vlogu. Więc ze względu na to, że pogoda jest okropna, raczej odpuszczamy dzisiaj zwiedzanie Szczecina tak na zewnątrz. Tak, no chcieliśmy zobaczyć wały, jakieś inne bajerki tutaj, no ale właśnie tak Okcia mówi i ja wcześniej też mówiłem. Pogoda jest tak tragiczna, że nie chce się nic. Już pomijamy, że jest zimno, bo do tego byliśmy przygotowani, ale jest szaro, buro, ponuro i pada. A to nawet nie jest taki deszcz taki mocny, tylko właśnie taki chamski, taki zacinający. Ten najbardziej
irytujący, czyli taki milion kropeczek na sekundę. No właśnie, więc odpuszczamy. Dlatego teraz jedziemy do Castoramy kupić jeszcze kilka rzeczy takich remontowych. No i prawdopodobnie będziemy chodzić głównie po sklepach z meblami, może jakiś TK Maxx, bo chciałabym tam zobaczyć takie rzeczy. Właśnie, tak. Ogólnie wszystko powiemy w tych sklepach, tak. Żeby była fajniejsza sceneria, to wszystko, co mamy zamiar zrobić, powiemy w danym sklepie. Ale ja bym chciała pojechać jeszcze do takiego muzeum, tylko nie wiem, czy zdążymy... Przyjąłście jest muzeum rybołówstwa, no nie mogliśmy tam wejść? Chyba nigdy nie byłam, może raz w życiu i nie pamiętam. Raz w życiu byłam na pewno, ja też byłem, ale nic nie pamiętam. Czy tam był jakiś nie festyn, tylko jakiś a la rajd był, czy coś. Rajd taki oczywiście szkolny, nie pokemonowy, żeby nie było. No, więc teraz kierujemy się do Castoramy. I jesteśmy w Castoramie. Od razu jak weszliśmy teraz do alejki z drzwiami, nie szukamy drzwi, ale jak weszliśmy do alejki z drzwiami, to od razu mi się przypomniały te czasy, kiedy szukaliśmy sobie tych wszystkich rzeczy. No i to była najlepsza część remontu, właśnie szukanie tych i wybieranie rzeczy. Tak, ona była bardzo przyjemna i wcale nie czujemy takiej, nie wiem, takiej nienawiści do tych sklepów, jak tutaj wchodzimy, bo to jest naprawdę bardzo przyjemne. Mimo, że było troszkę męczące, bo było. Trochę tak, szczególnie, że spędziliśmy tutaj tyle godzin, czasami naraz 3 godziny spędziliśmy w takim sklepie. Tak, szukając tylko drzwi. Chodziliśmy między drzwiami i przyglądaliśmy się drzwiom. No, ale właśnie, tak jak remontu już bym nie chciała powtarzać, tak będzie mi brakować wybierania tych wszystkich paneli, płytek i tak dalej. To ma swój urok. Tak, ma to swój urok. W każdym razie jesteśmy w Castoramie, żeby właśnie, bo co my tam szukamy tak dokładnie, bo już zapomniałem, światła. Na pewno światła do naszej sypialni, to raz. A dwa, ktoś z was nam powiedział, że może w Castoramie znajdziemy takie same płytki. Jest szansa, bo ja widziałem coś tam na stronce, ale mogą być, no, inne. Różny odcień. Nawet pan właśnie, który nam naprawiał tą hydraulikę, powiedział, że nawet w Obi już inna seria może mieć ten inny odcień, więc... No zobaczymy, po prostu zobaczymy. Jeszcze jedną rzeczą, którą szukamy do naszego mieszkanka. Tak, bo po prostu wiecie co? Ja za bardzo nie miałem dywanów, a jak miałem, to jakoś tak za bardzo nie pamiętam, albo jak przez mgłę. I po prostu każdy dywan i chodzenie po dywanie gołą stopą kojarzy mi się z domem. Nie mam pojęcia dlaczego. Nigdy nie miałeś w domu, ale... Tak. A ja właśnie w dzieciństwie miałam wykładzinę, miałam dywany w pokoju i tak dalej. I dla mnie to dywan to jest głównie problem, bo ciężko jest go wyczyścić. Ja wiem, jasne, zgadzam się z tym, ale on jest taki milusi i fajnie się po nim chodzi. Ja sama chcę jakiś ładny dywan nam wybrać, ale jednocześnie nie chcę. No, a ja właśnie bym chciał, bo chciałbym gołą stópką tutaj. I ten moglibyśmy wziąć, ale gdyby był odpowiedni kolor, bo jest albo jakiś taki biały, albo szary. I w sumie żaden nie będzie nam pasować zbytnio. No jakbyśmy się uparli, to jeden by pasował i drugi by pasował, bo ten jest w kolorze naszej kanapy, a ten jest w kolorze wszystkiego innego, co mamy na chacie. To jest jaśniejszy niż kanapa. Jakieś, no to co z tego, no i co w związku z tym, powiedz mi. Znaleźliśmy dywan, który jest całkiem fajny, jest taki fajny, mięciutki i taki dość mały, bo nie chcemy za dużego, bo nie mamy za dużego sklepu. Sklepu? Nie mamy za dużego pokoiku, jesteśmy w sklepie, dlatego to powiedziałem. I znaleźliśmy tutaj taki fajny z takimi liśćmi, to troszkę wygląda jak wykładzina do łazienki, ale to nic, jest mięciutki, jest milutki i zaraz go rozłożymy i zobaczymy, jak jest duży. Więc... Kapi bardzo się uparł na ten dywan. Ja jest ładny. Nie powiedziałbym, że się uparłem, ale jest naprawdę fajny. Tak. Kurde, to styką pasuje do naszego wystroju. Nie, no ja nie jestem do końca pewna, no ale... To znaczy ja już zrobiłem sobie zdjęcie nazwy, więc w razie co będziemy mogli sobie zamówić, ale problem jest taki, że na przykład zobaczcie, tutaj widać fajnie każdy liść, jest to tak fajnie poprzedzielane, a tutaj jest taki placek. Jest taki placek, tak, jakby coś było nie tego, więc go nie weźmiemy, bo nie o to chodzi, żeby brać coś, co jest źle zrobione. No dokładnie. A to jest ostatni, no właśnie, więc zobaczymy. Na razie odkładamy, zobaczymy może na necie, może zamówimy, z Castoramy można zamawiać, więc... Albo znajdziemy coś podobnego na necie, bo jest naprawdę milusi. Normalnie jak pan mówił, pan co tu pracuje, powiedział, że mówi klientom, że jak uszy królika. Tak, no ale oczywiście to jest sztuczne. Jest to bardzo miłe i fajnie pachnie królikiem. Więc na razie odkładamy. Bo my to zawsze mamy takiego farta, że jak sobie coś znajdziemy, to albo tego nie ma, albo jest ostatnia zniszczona sztuka. Owszem, tak zawsze jest i tak było praktycznie za każdym razem, kiedy coś kupowaliśmy. Z grzejnikami tak było, nie wiem, jeszcze, ale drzwi też mieliśmy duże problemy z drzwiami, bo chcieliśmy coś, czego nie było. Było na przykład gdzieś tam w Rzeszowie, tylko chyba, jak dobrze pamiętam, drzwi zewnętrzne czy tam wewnętrzne.
Brokat. Ojeju, ja to jestem sroka. W każdym razie. Mamy światło do naszego małego pokoju. Tak, tak będzie się prezentować. Wybraliśmy sobie coś takiego. Nie jest to szczyt naszych marzeń, ale będzie jest, działać i świecić. Jest takie spoko, więc tak. Mamy i idziemy na dalsze polowania. No cóż, byliśmy sobie w Castoramie, kupiliśmy co mieliśmy kupić, później wam wszystko pokażemy co kupiliśmy. A teraz stukaliśmy sobie w nawigacji, że chcemy jechać do Kaskady, bo Okcia znalazła, że w Kaskadzie, czyli w takiej galerii handlowej, czy tam centrum handlowym, jest TK Maxx, bo Okcia chce do TK Maxa. Jedziemy sobie, jedziemy i mijamy po prostu, nie wiem co to jest, jakieś molo, atrium, molo, cokolwiek, jakaś inna galeria handlowa, centrum handlowe i patrzymy i tu też jest TK Maxx, więc wszyscy szybciutko z trzech różnych pasów zjechałem tak i jesteśmy sobie tutaj, więc wchodzimy i właściwie ja za bardzo nie wiem czego szukamy, wiem, że na pewno chcemy mieć stolik kawowy, co więcej, nie wiem. Nigdy w życiu nie widziałam automatu na jajka. Ja też nie. What? Czy jest w ogóle ktoś, kto z tego korzysta? No tak. 10 sztuk wolny wybieg 8 zł, to chyba całkiem spoko cena, nie? No, ale tu na przykład masz za 20 zł, więc... Sztukowe. Ale to XL, to jest tak. O, okej, dobra. A w ogóle też nie chcę cię kusić, ale tam jest Burger King. O, nie kuś. Ja mam krążki w domu. Są niektóre rzeczy, których o nas nie wiecie, na przykład jak ze sobą rozmawiamy tak prywatnie i zazwyczaj kapi jak gdzieś idę sobie, a on idzie za mną i chce mnie zawołać, albo jesteśmy w sklepie, to on na cały sklep potrafi krzyknąć: ej, piękna! Już raz tak było, że kapi krzyknął w sklepie i wszystkie kobiety się odwróciły. I teraz kapi cofnął się do auta po telefon. I Okcia oczywiście była zła, bo ja to znowu, bo za pierwszym razem wyszliśmy, doszliśmy tutaj do galerii, a z parkingu trzeba było troszkę dojść, rzeczywiście to tam pół minuty było. I mówię, o nie, teraz muszę wziąć portfel, bo poprzednio zapomniałem. Wróciłem się po portfel, wracam do Okcji i mówię, o nie, nie wziąłem telefonu. I Okcia, co? Serio? No to wiecie, trzeba było jakoś wziąć Okcję, wiecie, tak. Po mizie, że się tak wyrażę. Więc na całą galerię, ej, piękna! Nie, co mnie? Tak. Cześć, piękna? Nie, ej, piękna, a jakaś kobieta szła przed kapi. O Boże. Czyli już wiecie, jak to jest taki ukłon w stronę facetów, już wiecie, w jaki sposób zwracać na siebie uwagę, jeżeli chcecie zwrócić uwagę płci przeciwnej. No. Każda zwróci uwagę, każda. Kapi ma do tego talent. Tak. Przyjechaliśmy do TK Maxx z myślą o stolikach kawowych i proszę. To jest właśnie to, co nam zaoferowali. Ale że się wybrała. Namówiłam Kapiego na przymierzenie super świetnej bluzy. No i patrz jak pasuje, ale załóż kaptur, bo to najważniejsza część. O mój Boże. Boję się, że się zapnę. No to wydaje mi się, że dla mnie najlepszym strojem byłby strój bałwana. Musiałbym się przebierać. Wow. No jak tak się świecisz, to ja na pewno bym na ciebie poleciała. Dobra, wracamy do auta. Kupiliśmy tylko jedną rzecz, właściwie taką, której nawet nie potrzebowaliśmy standardowo, ale Kapi zaczął kwęczeć, że jest głodny. Nie kwęczeć, o nie. Ja rzucam propozycję i zdążyłem już rzucić propozycję, że jest tutaj Burger King. Nie. No po prostu powiedziałem, że w sumie nie obraziłbym się, więc tam zjadłem. Tak, bo masz zaległy dzień chłopaka i ja znalazłam miejsce, do którego cię zabiorę. Jezus, jedziemy na burgera. Nie, ale nie wiem w sumie, czy masz ochotę na taką rzecz, którą znalazłam. A to jest do jedzenia? No tak. To mam ochotę. Więc jak nie będziesz chciał tego zjeść, albo ci nie będzie smakować, to pójdziemy wtedy na coś innego. Chciałem się obrazić. Idziemy do... Uwaga, uwaga. Mugi. Gdzie? Co to jest Mugi? Mugi. Atelier japońskich smaków. O proszę, no dobra. Chodzimy. Przyszliśmy tu głównie dlatego, że to miejsce jest znane właśnie z takich komiksów, po pierwsze Naruto, a po drugie, co najważniejsze, Dragon Ball'a, czyli tutaj mamy fana. Właściwie to są jedyne dwie chińskie bajki, jak ja oglądam, tak wiem, to nie są chińskie bajki, ja sobie tak mówię, to są chińskie bajki. I tutaj mamy jakieś komiksy, ale ja nie widzę Dragon Ball'a komiksów. Tam chyba były, wiesz? Albo, a tu jest, tu. A, no dobra, już wyjdę, to mam. Faktycznie są. Jak się podoba
randka z okazji Dnia Chłopaka. Fajnie, półtora miesiąca opóźniona, ale właśnie jakiegoś dłuższego czasu chcieliśmy spróbować takie prawdziwe ramen, bo jakiś czas temu jak poszliśmy w Poznaniu do Jedztu bodajże, czy jakoś tak to się nazywało, to tam wydaje mi się, że były tylko i wyłącznie, nie znaleźliśmy normalnego ramenu. Znaczy ogólnie było bardzo mało do wyboru, a te, które jakby nie podeszły nam składnikami, były normalnym ramenem, a te, które podeszły nam składnikami, były z jakąś pastą z sezamu, czy coś tam? Tak, było po prostu z pasty sezamowej, więc to było nie, takie dziwne. Nie smakowała nam ta pasta, znaczy ten ramen z pastą, a tutaj było bardzo dobry ten ramen, więc przekonaliśmy się jednak. Tak, jest to fajne, aczkolwiek jednak ja nie jestem największym fanem wodorostów i to troszkę mnie gryzie, ale ogólnie było naprawdę spoko. Tak, i spróbowaliśmy sushi, to znaczy już w życiu jedliśmy sushi, ale zawsze ja byłam bardzo na nie, a Kapi też ostatnio chciał spróbować. Byłem taki neutralny, ale dawno nie jadłem i w sumie chętnie sobie odświeżyłem, czy lubię, czy nie lubię, i ogólnie jest fajne. No raczej fanami sushi nie zostaniemy, nie będziemy raczej chodzić specjalnie na sushi. No nie, to znowu burgerka czy pizzę, wiadomo. Ale było spoko i najfajniejsze w tym było to, że tak bardzo aktywnie spędziliśmy ten czas, bo zazwyczaj jak szliśmy do restauracji, no to szliśmy, jedliśmy i tyle. A tutaj tak jakby poznawaliśmy nowe rzeczy i tak cieszyliśmy się z każdego rodzaju sushi, jak próbowaliśmy, więc to było spoko. Fajne, faktycznie, Jedziemy dalej. Jedziemy po tym jedzonku. Mieliśmy zamiar pojechać do Agaty Meble, bo ogólnie nie wiedzieliśmy gdzie indziej. A naszym oczom ukazuje się galeria meblowa, czyli właśnie coś, czego szukaliśmy, bo szukamy, tak jak mówiliśmy, stolika kawowego i właściwie chyba tylko tyle. Kilku innych rzeczy, jak coś się napatoczy, ale głównie wiadomo, że jak nam się coś napatoczy do rąk, to wiadomo, że weźmiemy, nie? Na przykład trawa pampasowa, której nadal szukam. Jezus, na przykład trawa pampasowa. Ulala, no powiem wam, że to wygląda z góry całkiem zacnie. Nie, jak wtedy, jak byliśmy na targach ślubnych, no. Tak, też były łóżka, tak? Wiecie, bo po ślubie musi być wygodne łóżko, wiadomo o co chodzi. One eternity later. I jesteśmy w domu, udało nam się wrócić i to w miarę szybko, bo jest 20, do czego naprawdę nie jesteśmy przyzwyczajeni, bo zazwyczaj jak jechaliśmy gdzieś, no to do Poznania i... powrót zawsze był po 24. Tak, tutaj. Czasem zdarzało się, że jechaliśmy jednego dnia w tą i z powrotem, więc jak wyjeżdżaliśmy rano, tak byliśmy znowu nad ranem z powrotem, a dzisiaj to naprawdę super, że do Szczecina mamy tak blisko. Jest pewna rzecz, którą chcemy wam pokazać, ale schowała się pod łóżkiem. Rzecz to złe określenie, ale wszyscy pewnie wiecie o co chodzi. Także poczekamy, a tymczasem może zrobię haul, co kupiliśmy. Może. Nie jest jakiś duży, bo niestety nie udało nam się znaleźć takich rzeczy, jakie chcieliśmy. Więc tak naprawdę większość z rzeczy, które kupiliśmy, no to oprócz tego, że komoda, którą zamówiliśmy, to tak naprawdę przypadkowe rzeczy, które wpadły nam do rąk. No, typowo, bo to, po co pojechaliśmy, licząc komody, to nie znaleźliśmy nic. No. Tutaj leży nasza komoda, którą może zaraz zaczniemy skręcać, przynajmniej częściowo, bo jutro mamy dużo do zrobienia, a chcielibyśmy, żeby jutro już stała. Więc może chociaż jakby, nie wiem, sam szkielet tej komody postawimy, a szuflady może jutro, czy jakkolwiek to się robi. Więc tak, to jest nasza komoda. Piękna, prawda? Kolejną rzeczą jest lampa. Wybraliśmy sobie taką i no, lampę musieliśmy już powoli wybierać. No i ta nie jest jakoś super najwspanialszą lampą na świecie, jaką chcielibyśmy mieć. Ale jest okej. No, zwyczajna lampa, nic nadzwyczajnego. Następna rzecz to jest pojemnik na sztućce. Kupiliśmy go w Castoramie, no i bambusowy, więc musiał znaleźć się w naszej kolekcji. Ale kupiliśmy tylko dlatego, że mamy już taki biały, plastikowy z Ikei, ale jest kompletnie niepraktyczny. Po pierwsze ma chyba 3 takie większe przegródki i ta czwarta jest podzielona na pół, więc jakby tutaj sztućce, łyżki, noże, a łyżki małe się nie mieszczą i nie ma miejsca... Widelce, łyżki, noże. No. I nie ma miejsca na większe noże, takie wiecie, do krojenia czegoś konkretnego, ani na małe łyżeczki, więc u nas to wygląda tak, że tu są właśnie łyżki, noże, widelce, a tutaj wystają dosłownie tak na ukosie łyżeczki i tak samo jest z nożami. Więc wzięliśmy to, tutaj już jest miejsce i na noże, i na łyżeczki, więc o wiele bardziej praktyczne. I ostatnia rzecz, chyba moja ulubiona,
To są takie ściereczki do kuchni, tak jak Kapi kiedyś wspominał, ja chcę zawsze mieć takie rzeczy sezonowe, czyli na przykład na jesień to, na zimę tamto, na święta jeszcze coś innego, więc tu otwieram już sezon świąteczny, może jeszcze w tym tygodniu ich nie powieszę, ale może za tydzień, no bo w sumie od połowy listopada to już można liczyć okres świąteczny, czy tam przedświąteczny, i one są tak cudowne, no zobaczcie, to są dwie ściereczki, jedna jest taka, a druga jest taka i kosztowały 20 zł w TK Maxie, więc no wydaje mi się, że to jest spoko cena. To są takie rzeczy godne pokazania na holu, bo oczywiście kupiliśmy kilka takich remontowych pierdółek, które... Tak, jakieś wkręty, silikon, ale kogo to interesuje. No właśnie, więc dobra. Póki jest jeszcze... A jeszcze to, co jest ważne, kupiliśmy cyferki, żeby na drzwiach przykleić. O, no to prawda. I zostały w aucie oczywiście, ale no, to... No trudno. Więc zabieramy się za skręcanie tej komody, póki jeszcze jest dosyć wcześnie. No. Może nasz nowy gość postanowi się pokazać. Jest trochę wystraszony, bo mamy go od wczoraj wieczora. A dzisiaj był cały dzień sam, więc no pewnie nie jest zachwycony, po pierwsze pewnie się obraził, po drugie pewnie jest wystraszony, więc no niestety musi chwilę tam posiedzieć, a za chwilę się pewnie przyzwyczai, że już jesteśmy i się odbrazi. Co tam wariacie? Może skuś go jakimś jedzonkiem. Dobra. Patrz co mam, gościu. Straszliwie dają. No, ktoś tu jednak dał się namówić na kabanoska i wyszedł. Przed Państwem mój ukochany Lucunio jest z nami na jakiś czas, więc jestem najszczęśliwszy na świecie. Niu, nie oblazaj się. Nie oblazaj się, Lucunio. Zobacz, jakie jedzonko pyszne dostajesz. Ta-da! Oto ta-da. Nasza nowa komoda. Ile nam to zajęło? Magda Gessler się zaczęła. Czy jakieś... Godzina? Minimalnie ponad godzinę. Tak, bardzo sporo. Minimalnie. No. Godzina 10 max. Tak, no niech będzie godzina w zaokrągleniu na naszą korzyść. Tak wygląda nasza tak, komódka, nasz która nowy... w tym miejscu miała właśnie powstać. Tak, nasz nowy mebel, który tak się składa, że ma chyba pół świata, dosłownie. Nawet nie pół Polski, tylko pół świata. No, pewnie tak. Takie typowe. Tak, ale właśnie taką chcieliśmy, taką prostą, białą, zwykłą. Dokładnie. To idealnie się komponuje. Idealnie, tu będą nasze skarpetki. I inne bajery. Si. Koniec vloga. Kończymy. Ogólnie następny dzień. Wczoraj byliśmy bardzo zmęczeni, jak położyliśmy się i nawet nie z chęcią zaśnięcia, bo jeszcze nie było nic pościelone, to i tak zasnęliśmy. I obudziliśmy się kilka godzin później, pościeliśmy łóżko i zasnęliśmy po prostu. Więc dziękujemy za oglądanie tego vloga, mamy nadzieję, że się konkretnie podobał i jakoś fajnie skomentujecie i w ogóle pa. Nie będziesz chciał tego zjeść, albo ci nie będzie smakować, to pójdziemy wtedy na coś innego. Chcę się obrazić. Gdzie?